No witamy. Przyjechaliśmy na Loch Katrin. Sobie tutaj troszeczkę pochodzić, pospacerować. Zobaczymy, jak to tam wygląda. O, troszeczkę mikrofon poprawimy wyżej chyba. Damy. Żeby było lepiej słychać, bo troszeczkę nam wiatr jak tutaj wymucha, jak zawsze zresztą mam szczęście. Proszę, tutaj mapka. A która jest godzina? Popłynął. No to już popłynął. Jestem półgodzinna i później jestem jedna godzinna o czwartej, ostatniej. Widzisz, jest 45 minut 15, a ten... Tutaj sprawdzamy, jak stateczkiem popłynąć. Jedna godzina, 19:50. A dwugodzinny kurs 26. Aha. Gdzie on płynie? Jak daleko? Czekaj, płynie tu. Aha, i na 5 milach to 7 km zawraca. Aha. Zawsze można się przejść piechotą. 7 km. No i ile? Idziemy, idziemy zobaczyć na razie. I będziemy tu do czwartej czekali, nie? Idziemy zobaczyć. Przyjechaliśmy. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Spróbujemy później użyć nowego nabytku, kamery 360. Gift shop. No. I stoliki tam u góry, proszę. Oczywiście i wiaterek jest tradycyjnie, bo jakby inaczej. Bez wiaterku to by było kiepsko. O, zobaczcie tu przystań. Tu stąd można odpływać. Podejrzewam. Także idziemy dalej, tutaj zobaczyć, co tutaj za okolica jest, co tu można pozwiedzać ciekawego. Przejdziemy się, porobimy parę zdjęć. Spacerkiem, wiaterek jak zwykle dyma, bo jakby inaczej, kiedy przyjedziesz, to dyma. Co? Tak? O, tu proszę, domki do wynajęcia. Podejrzewam, że słono kosztują, ale zobaczymy tutaj, jak tu wygląda. Ładne miejsce nad samą wodą. Zobaczcie, tutaj możecie sobie sprawdzić wszystko, jak to wygląda. W jaki sposób to można wszystko tutaj sobie zarezerwować. Ładny teren. Proszę, jakie ładne te domeczki. Także możecie sobie sprawdzić, ile taka przyjemność. No nie ma widzę specjalnego obłożenia. Na razie tak pustawo jest troszeczkę. Ale zobaczymy. Co?
O, ładowarki do samochodów elektrycznych. Jak ktoś ma, proszę. Można sobie załadować. Antena satelitarna na skalę. Pokażę wam. Zobaczcie. Widać? Talerz od anteny satelitarnej, proszę. Ściał, podłączasz się, sobie siedzisz na ławeczce i telewizor nie oglądasz. Ładna, trochę słoneczka, trochę chmur, a wiaterek też nie jest aż taki uciążliwy. Dajemy radę po prostu, jak zawsze. Zawsze nam wiaterek musi powiać troszeczkę. Godzina 20 z Glasgow. Jezioro ma 13 km długości i w najszerszym miejscu 1 km szerokości. Także i 119 metrów głębokości. Przygotowałem się. Dzisiaj się przygotowałem. Przerobimy sobie spacerek, plecak z wodą, z resztą sprzętu. Zobaczymy jak to nam pójdzie, no. Hello. Co tam? Jagody? O, Dorota zbiera jagody. Zobaczcie. Chyba nie, bo to park narodowy. Górki. Idziemy dalej, na spacerku jesteśmy, tak, zobaczymy jak to tam tutaj wygląda. No, widoki przecudne, jak zawsze w takich miejscach. Zobaczcie, przecudne.
Jak tam udane zdjęcia będą? Idziemy dalej. Także fajne miejsce do przyjazdu, pospacerowania. No, niedaleko w okolicy kilka pól namiotowych, także jak ktoś z namiotem, z przyczepą, kamperem, to może śmiało sobie przyjechać. No, tu już wiaterku tak nie ma, nie? Się uspokoiło. Tak w miarę. Słoneczko świeci. Całkiem przyzwoicie. No, tu by spacerowała. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you stick by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. O, tu też jakiś mosteczek mamy i wodę spływającą z góry w takim większym potoku chyba. Zaraz zobaczymy. O, tu jest ładnie. Zobaczcie. To takie stopnie porobione i ta woda sobie ładnie spływa do jeziorka. Fajnie. Można chyba przejść tędy, co? Na twoje ryzyko. Glen Finglas Falls. Zobaczcie, jak to nazywa. Przechodzimy na swoje ryzyko. Ale zobaczmy, jak ta woda tutaj spływa. O! Zobacz! A my lubimy wodospady. Bardzo lubimy wodospady. No tu jest bomba. Zobaczcie, tu jest bomba. Płynąc statkiem tego byśmy nie widzieli. Zobaczcie, co tu się dzieje. Bomba. Tak. Idziemy do góry. Z góry popatrzymy, jak to wygląda. No, jagody, jagody idą. Dorota, jagodowy fan. Thank you.
Zobaczymy, co tutaj się dzieje u góry. A... Zobacz. Ale daje to. Niemożliwie. I wszystko wpływa do jeziorka. Przypominam, Loch Katrin. Tutaj tak spokojnie. A ile monet? One nie mamy. Na dole monety. Myślę, że nie zobaczycie tego, ale na dole jest pełno monet. Ludzie wrzucają. Chyba, żeby wrócić. Zobaczcie, jak ta woda daje. O, ostry hałas. Głosu chyba nie będzie słychać. O, ładnie. I po schodkach w dół, i po schodkach w dół. Idziemy dalej. Jeszcze. Jeden rzut okiem na to, co się tutaj dzieje. Zobaczcie. Pięknie. Pięknie. Jak zawsze zresztą. Tak, tu kolejny stopień. Zobacz, pięknie. Troszeczkę się oddalamy teraz od wody. Zobaczcie, ile zieleń pięknych. Jesteśmy z powrotem. Idziemy zobaczyć, jak tu urokliwie. Wysepki. Porośnięte zielonią. Takie zatoczki są. No teren ładny. Rowerem. Tam zresztą na początku była wypożyczalnia rowerów. Może można było rower sobie wypożyczyć. I rowerkiem pośmigać troszeczkę. Widzicie?
wyspa. Jedna, druga. Także nie jest źle. Bardzo ładne. Idziemy dalej. Ale jest ładnie. I tak jest ładnie. Jagody pojedzone. Poziomki pojedzone. Także nie jest źle. A my dalej idziemy. O, tu już szeroko się robi. Ładnie szeroko. Podejrzewam, jak statki pływają, to pływają te wyspy w koło tutaj. Zobaczcie, jak tam chmurki już. O, tam płynie, zobaczcie. Tam płynie stateczek. A, takie niewielkie te statki. Pływające, wycieczkowe. Zobaczcie, jaka woda. Taka dosyć niespokojna ta woda. Idziemy dalej. Już spory kawałeczek uśliśmy. Jakieś słonko się przebija przez chmury. Także nie jest źle. Nie jest źle. A my idziemy dalej. Troszeczkę dłużej. Kamerą na wodzie, żeby filmować ludzi, bo nie bardzo tego życzy. Prawda? Jakie fajne wyspy. Masz łódź, kajaczek. To sobie przypłyniesz. Namiot gdzieś tam w szuwarkach rozbijesz. I o ile nie trafisz na medzisy, to cię nic nie zje. Tutaj bardzo ładne widokowe jezioro. Bardzo nam się podoba.
Także już wam polecamy. Przyjedźcie, poglądajcie, pospacerować można w świeżym powietrzu. Ścieżka spacerowa bardzo ładna, szeroka. Zobaczcie, jak to ładnie szeroko. A tak, Dorota mi tu podpowiada, że następny stateczek wraca. Tam go w oddali widać. Także jest gdzie się rozpędzić po prostu. Więc się rozpędzamy. Zobaczcie. Tam go widać. Tam. Teraz się schowa za wysepką. A my idziemy dalej. Dobrze, schodzimy tutaj w dół, zobaczymy, co tutaj, jakiś pomost jest, czy do ładowania łódek, czy co. A no, do ładowania łódek, tak. Byliśmy tutaj kiedyś i już siedzieliśmy na tych kamyszkach. To zobaczcie, tutaj takie kamyszki są powłóczone. Nie wiem, w jakim celu, powiem wam szczerze, że nie wiem, czy żeby te fale rozbijać, jak jest przypływ, czy jak to wygląda. Może i tak, żeby to rozbijało te fale. Zobaczcie, jak ta woda się rozbija. Tutaj, o. Takie kamyczki wszędzie są powbijane. Podejrzewam, że to, żeby rozbijać tą falę, jak za duża jest. Tutaj. No. Idziemy z powrotem do góry. Dalej.
No już spory kawałek uszliśmy. Nie? Ale już dosyć sporo idziemy. O. O, tu ładny widoczek. Zobaczcie. Pokażę tutaj. Bardzo ładny widoczek. O, tutaj zobaczcie, jakie drzewko na skalę wyrosło. Też ciekawie, co? Zobaczcie. Skała i drzewko. O, tu mamy jakąś tablicę informacyjną. Idziemy dalej. O, tu już jesteśmy dosyć wysoko. Zobaczcie. Wysokości. Tyle paproci. To i gdzieś to powinny być, ale nie, nie widać mechów. Nie czuć. Asfaltowaną ścieżką. No właśnie tutaj tak widzę, że uważać. O, Dorota gdzieś tutaj ścieżką prowadzi. Zobaczymy, co to za ścieżka. Tutaj. Z widokiem na wodę, zobaczcie.
jagody są proszę. Tak. Krzaczki jabłek. Rosły całkiem, ale zobaczcie ile krzaków, to wszystko krzaki jadł. Jagodowe żniwa. Wchodzimy z tego jagodowego lasu. No, sporo tych krzaczków tutaj. Ścieżka wydeptana, to nasi tu byli. Nasi byli na jagódkach tutaj. Dlatego ścieżka wydeptana. Jagodowa ścieżka. Hanka jagód wraca. Czy jaka tu cisza, tylko plusk wody słychać. Nic więcej. Ale się objada, no. Ja tak nie przepadam za jagodami. Poziomeczki tak, jagody to tak specjalnie. Ja aż tak nie biorą. Taki ładny widoczek mamy. Proszę, z naszej ścieżki spacerowej. Stromy brzeg tutaj jest, bardzo, bardzo stromy brzeg. Zobaczcie, jak tu stromo już jest. Tak. Już dosyć stromo. Dość stroma już jest.
is never gonna stop. If it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. Pięknie. If you're patient and soon. Szkocja ma bardzo ładną przyrodę. Jak przyjdzie czas, wiosna, może ona troszeczkę dłużej trwa, ta wiosna tutaj, zanim się to wszystko rozwinie, ale jak się rozwinie, to jest zieleń. Już idziemy ścieżką w dół, zobaczymy jak to ścieżka prowadzi do brzegu, no. Dojrzewamy do brzegu, no. Ale idziemy zobaczyć, jak z tej perspektywy to wygląda. Jest jakieś logiczne dojście do wody. Także namiot z namiotem już by tu miejsce znalazł. Ognisko rozpalił. No, woda czyściutka. Zobaczcie, czysta woda. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush, I'm not feeling it. I would start with a back to the mat. Gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'm gonna be mad. I'm gonna be a mean, nice try. But they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj parę zdjęć strykniętych. Idziemy dalej, zobaczcie. Taki mostek.
niczego. Tak, przy samym wjeździe jest parking na Loch Katrin. Za 2 godziny płacimy 3 funty, za 4 godziny 4 funty. Można gotówką, można kartą zapłacić. Lepiej gotówką, bo kartą dużo kombinacji jest kartą. No i fantastyczna ścieżka na rowery. Zaraz przy wjeździe jest wypożyczalnia rowerów, można rower wypożyczyć. Siadasz na rowerze i sobie jedziesz. Bardzo fajnie zorganizowane. Także żółw słoneczka chyba nie będzie dzisiaj, no chyba że wiatr troszeczkę przegoni te chmurki. Także oczywiście polecamy miejsce fajne do spacerowania, do pooddychania świeżym powietrzem. Super sprawa. Przypominam, jesteśmy nad Loch Katrin. Następne jakieś ujęcie wody pływającej, tylko słychać szum. Bardzo zarośnięte miejsce, także nie widać specjalnie tej wody. O, tutaj tak troszeczkę więcej może. O, tu już troszeczkę lepiej widać wodę, nie? Sobie z gór spływa. O, zobaczcie. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Sama natura. Zobaczcie, tutaj ładnie. Sama natura, mówię, zieleń, 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 zieleń. Idziemy dalej. No, jeszcze kawałeczek i będziemy powoli wracali. Tak ładnym widoczkiem będziemy się żegnali, my już też będziemy wracali. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Oczywiście lajka, jak macie ochotę, komentarz jakiś, suba może. I pozdrawiamy od kanału Forever Young and Maya. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.